Was bardzo serdecznie, Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna odsłona podcastu. W tym odcinku chciałbym podążać znów tropem gier Stefana Felda. No, być może pokażę Wam wszystkie gry tego autora, myślę, że w jakiejś perspektywie czasowej. Oczywiście będę pokazywał Wam co jakiś czas, będę przeplatał te gry innymi pozycjami, żeby Was nie zanudzić. Ostatnio pokazałem Wam w zasadzie trzy gry tego autora. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Wam kolejną pozycję. Pozycję z 2009 roku. Gra, która według mnie wywołała największe kontrowersje, bo po ukazaniu się podzieliła grono jakby zwolenników Stefana Felda na połowę. Jedni stwierdzili, że gra, która jest jakby gruntuje jego geniusz, a drudzy stwierdzili, że no, gra oczywiście jest jak najbardziej w porządku, ale wprowadza niesamowity chaos, losowość i niestety obniżyła poziom tego, co do tej pory autor prezentował. Więc nie będę trzymał niepewności. Mowa tutaj oczywiście o grze Macao. No, Macao to gra kościana, gra można powiedzieć strategiczna, od 2 do 4 graczy. Rozgrywka taka pełna w pewnym składzie zajmuje około 100 minut. W składzie dwuosobowym myślę, że można byłoby to rozgrywkę zamknąć w okolicy 60 minut. Wiek graczy to jest 12 lat. No, w tej rozgrywce gracze przenoszą się do XVII wieku, stają się takimi poszukiwaczami przygód, portugalskimi poszukiwaczami przygód i właśnie udają się do Macao. Macao wówczas było takim centrum handlowym Dalekiego Wschodu. No ale tak naprawdę tu mogę przytaczać fabułę, która jest w instrukcji. No, gra, jak w przypadku Stefana Felda, jest mocno abstrakcyjna. Mamy tu jakiś zarys taki fabularny, ale tak naprawdę tutaj wydaje mi się, że raczej chodzi bardziej o mechanikę. Gra oczywiście posiada numer 13, jeżeli chodzi o tą serię Alea, a trzeba powiedzieć, że ta seria została maksymalnie zdominowana przez Stefana Felda. Przypomnę tylko, że zaczęło się to od numeru 10, pozycją Rumi Piraci, którą w zasadzie Stefan Feld debiutował. Z numerem 11 pojawił się Notre Dame, oczywiście recenzję możecie zobaczyć na portalu. Kolejna gra, którą też recenzowałem i która jest na portalu, to jest numer 12, to jest W roku Smoka. Też jedna z moich ulubionych gier Stefana Felda. Gra, którą najbardziej cenię, jeżeli chodzi o Stefana Felda, to są Zamki Burgundii numer 14 na pudełku. I ostatnia pozycja, przedostatnia pozycja w ogóle w serii Alea, a ostatnia, która wydana przez Felda, to jest numer 15, Bora. Także sami widzicie, że tych pozycji Stefan Feld wydał dosyć sporo. Macao, można powiedzieć, jakby dopełnia, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Być może jakiś czas temu pokażę Wam Rumi Piraci. To jest jedna z pierwszych gier, grałem kilka razy, aczkolwiek myślę, że skoncentrujmy się na tych bardziej popularnych. No, tradycyjnie oczywiście walczymy o punkty prestiżu. Gracz, który na koniec tych punktów zbierze najwięcej, po prostu wygrywa rywalizację. Pokażę Wam, jak wygląda gra, pokażę, jak wygląda mechanika. No i oczywiście pozwolicie, że powiem kilka słów na temat tej pozycji już w drugiej części podcastu. Także zapraszam. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w pudełku do Macao. Do gry załączona jest takich niewielkich rozmiarów planszetka, plansza w zasadzie, która będzie przedstawiała nam Macao, w którym będziemy pozyskiwali towary. Mamy taki szlak morski oraz możliwość uzyskiwania trybutu, czyli podatków. Każdy z graczy dostaje swoją łódeczkę, która będzie wykonywał działania morskie na tym szlaku. Później powiem troszeczkę więcej. Dostaje oczywiście pionki, które będą wyznaczały kolejność. I tu mamy mur. Gracz oczywiście, który będzie pierwszy na murze, wykonuje akcję jako pierwszy. Jeżeli będzie znajdował się na innym pionku, to w tym wypadku ten, który jest na górze, ma pierwszeństwo wykonywania akcji. Tradycyjnie wokół planszy mamy punktację, tu też będą znajdowały się pionki, które będziemy na bieżąco
punktowali punkty uzyskiwane podczas rozgrywki. W pudełku znajdziemy oczywiście 6 kości w 6 kolorach i do tych kości mamy całą masę takich malutkich kosteczek, za które będziemy płacili w przypadku wykonywania akcji. W prawej części planszy mamy tutaj takie symboliczne Macao, czyli miasto podzielone na 30 takich sektorów, w których będziemy pozyskiwali towary. Na początku gry oczywiście rozkładamy losowo towary na tych miejscach. Widzimy, do każdego budynku przypisana jest, będzie położony towar i przypisana jest wartość kosteczek, jakie trzeba zapłacić, żeby ten towar uzyskać. I mamy tutaj kilka towarów, 7 rodzajów. Te towary to jest oczywiście ryż, herbata, nefryt, jedwab, papier, porcelana i przyprawy korzenne. Są także tak zwane jokery. Tu jest, mogę Wam pokazać, to jest joker, który nam daje możliwość uzyskiwania dodatkowej kosteczki bądź też uzyskania monet. Sercem tej gry są karty i kości. Tych kart znajdziemy dosyć sporo, bo to będzie aż 120 kart. Mamy jakby 3 rodzaje kart. Karty urzędów, one mają taki rewers, jest ich 24, oraz karty, które będą karty budynków i postaci, które mają z kolei taki rewers. Ja... Dwa słowa na temat prezentowanych kart. Te moje karty są troszeczkę modyfikowane. Te karty, które są oryginalne, widzicie, że są te na dole, mają sporo tekstu. Wtedy okazuje się, że na BGG znalazł się fan, który przerobił karty dosłownie z taką samą oprawą, z taką samą nazwą, wprowadzając ikonografię. Okazuje się, że można taką ikonografię zastosować i w tym wypadku ten tekst został wsparty dodatkowo jeszcze rysunkiem. Jeżeli te karty aktywujemy i kładziemy je obok naszej planszetki, wystarczy tylko spojrzeć i na rysunek i wiemy dokładnie, jakie mają znaczenie. Widzicie, mamy tekst i w tym wypadku byśmy musieli ten tekst czytać za każdym razem. Mamy informację, łódeczkę, która mówi nam w ten sposób, że możemy tą łódeczkę ruszyć się o 2 dodatkowe miejsca, czyli łatwiej, prościej i wygodniej. Kart jest oczywiście cała masa, nie sposób ich omówić, ale na przykład karta, która nam mówi, że przy przypadku wyrzutu jakiejś kości mamy, bierzemy dodatkowo jeszcze jedną kosteczkę, albo tutaj wymieniamy 2 kosteczki na jedną, ale już o określonym kolorze, jaki chcemy. Każdy z graczy dostaje swoją planszetkę, jest tu miejsce na 5 kart. Te karty będziemy pozyskiwali w pierwszej fazie. Żeby te karty mogły dawać nam korzyści, musimy je aktywować, zdjąć z planszy i po prostu umieszczać obok. Oprócz tego mamy takie znaczniki własności, które będziemy oznaczali pozyskiwanie towarów w mieście. Jeżeli odwrócimy, będziemy dostawali punkty ujemne. Będziemy tu te punkty składowali. Mamy także ładownie, czyli jeżeli uzyskamy jakiś towar w mieście, będziemy mogli go tu przechowywać i dostarczać do portów, za co będziemy uzyskiwali punkty prestiżu. W grze mamy także złote monety. Te monety wykorzystywane są najczęściej do uzyskiwania punktów prestiżu z tak zwanego trybutu. Przed grą początkową karty urzędów jest ich 24, tasujemy i na dole planszy mamy tu miejsca, wykładamy po 2 karty, widzimy rundy, są oznaczone rundy, wykładamy po 2 karty losowo wokół planszy. Przed rozgrywką z głównej talii budynków i postaci losujemy karty. W tym wypadku symulujemy rozgrywkę dla 3 graczy. Zawsze 2 więcej niż liczba graczy. I gracze oczywiście zgodnie z torem jakby kolejności. Gracz, który w tym wypadku jest ostatni, wybiera taką kartę startową. Może mieć wybór, wybiera i kładzie ją w tym momencie na swoją planszetkę. I karty, które pozostają po wyborze, będą stanowiły stos kart odrzuconych. Jest karta, która mówi, że można ten stos przeglądać, więc ten stos trzeba utworzyć. Oczywiście każdy z graczy dostaje swoją różę wiatrów. To jest podstawowy mechanizm Macao. Na początku gry gracz wybiera sobie jedną kosteczkę i kładzie ją przy numerze 1. Tu mamy określone
mamy wartości na kości. I pod numerem 2 wybiera sobie kosteczki, dwie kosteczki w jednym kolorze. Jak wygląda właściwa rozrywka? Oczywiście ona trwa 12 rund. Ona, schemat tej rozrywki jest taki sam. Składa się, każda runda składa się z trzech faz. I pierwsza z faz to jest karty. Bierzemy pierwsze dwie karty urzędów, które jakby wyznaczają nam tutaj rundę. I do tych kart dokładamy cztery karty ze stosu postaci i budynków. Co teraz jest istotne? Na każdej karcie kilka informacji. Przede wszystkim koszt, za jaką kartę można aktywować. To w tym wypadku są wymagane kolory kostek. Mamy, jaki to jest rodzaj kart. Ona będzie dosyć istotna, bo w przypadku aktywacji czy też kombowania kart, te karty odwołują się do określonych rodzajów kart i mamy określoną treść, która nam mówi, że coś możemy uzyskać. Każda z tych kart ma także wartości. Te wartości będą stanowiły nam o naszym trybucie. I w tym wypadku, jeżeli mamy na stole 6 kart, musimy policzyć wszystkie wartości po lewej stronie, one będą stanowiły, jaką wartość złota musimy zapłacić, i wszystkie wartości 6 kart po prawej stronie, ile będziemy mogli uzyskać punktów. W tym zestawie mamy 4, za 4 złota będzie można uzyskać 6 punktów prestiżu. Oczywiście ten fakt należy odzorować, za 4 złota możemy uzyskać aż 6 prestiżu. Po ustaleniu trybutu, w zależności od liczby graczy, jeżeli gramy w pełnym składzie, nie odrzucamy żadnej karty. Jeżeli gramy w 3-osobowym składzie, taką symulację robimy, odrzucamy jedną kartę, w 2-osobowym dwie karty. I teraz z dostępnych kart, jeżeli mówimy o 3-osobowym składzie, każdy z graczy musi wybrać jedną kartę zgodnie z kolejnością i kładzie tą kartę na swoją planszetkę. Jeżeli gracz chce umieścić kartę na planszy, a ma zajęte wszystkie 5 pól, niestety zmuszony jest odrzucić wtedy jedną z kart, kładzie na to miejsce inną i wtedy niestety dostaje punkty karne w wysokości 3 punktów, które będą rozliczane na koniec. Faza druga rozgrywki to jest oczywiście faza kości. Gracz, który jest graczem rozpoczynającym, rzuca kości. Te kości są grupowane, żeby było łatwiej weryfikować. I ta faza, to była czwórka, może odbywać się jednocześnie. Możemy to robić jednocześnie. Każdy z graczy wybiera sobie dwie kości. I w zależności od tego, jakie kości wybrał, do swojej róży wiatrów z puli ogólnej dostarcza tyle kostek, ile jest narysowane, zgodnie oczywiście z kolorem. Jeżeli wybierzemy te dwie kości, to wtedy dokładamy jedną fioletową kość i jedną czarną do naszej róży wiatrów, tam gdzie narysowana jest jedynka. Jeżeli gracze by wybrali czwórkę, no to automatycznie dokładają, tam gdzie jest czwórka, dokładają cztery kosteczki i załóżmy jedynkę, no to wiadomo, dokładają jedynkę. I tak, w zależności jaką kości wybiorą, wszyscy gracze uzupełniają swoją różę wiatrów. Jeżeli ta faza się zakończy, wtedy przekręcamy różę wiatrów i rozdysponujemy kości, które mamy zgodnie ze strzałką. Gracz może w swojej turze, powinien wykorzystać wszystkie kości, oczywiście zgodnie z kolorem. Od 8 rundy nastąpi pewna modyfikacja wyrzutów. One to są oczywiście wszystko napisane na planszy. Jeżeli w 8 rundzie wyrzucimy 6, to w tym momencie te 6 dają nam 1. A w 12 rundzie widzimy od 2 do 6. Wszystko co wyrzucimy da nam to 1, bo mamy tylko do wykonania jedną jakby turę. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że po przekręceniu strzałki nie będzie żadnych kostek, oczywiście w polu przy róży wiatrów, niestety gracz uzyskuje punkty ujemne, tradycyjnie 3 punkty ujemne, które będą rozliczane na koniec gry. Teraz co gracz może wykonać, jakie akcje przysługują mu w jego turze?
Po pierwsze, wiatr może aktywować karty, czyli oddając ze swoich zasobów z róży wiatrów do zasobów ogólnych kosteczki, po prostu aktywuje te karty, oddaje kostki i te karty zdejmuje z planszy, wykłada je obok. Te karty będą już aktywowane i będzie mógł je w dowolnej kolejności kombinacji aktywować raz jedną kartę podczas rundy. Oczywiście wydając określone kosteczki, gracz może uzyskać towar do swojego magazynu i tym samym oznacza fakt pozyskania takiego towaru znacznikiem własności. Podczas swojej tury gracz może zająć tylko jeden towar z miasta. Nie może zająć tych towarów więcej. Oczywiście gracz może w swojej turze aktywować któreś z kart, która mi jest potrzebna. W tym wypadku karta prawa może oddać jedną kosteczkę niebieską i uzyskać jedną monetę. Czyli daje mu to jakąś określoną korzyść. Te karty można aktywować w dowolnej kolejności konfiguracji. Te karty mogą wspomagać pewne akcje. Gracz też raz podczas swojej tury może skorzystać z trybutu. Na początku gry każdy z graczy dostaje startowo 5 monet i w tym wypadku te monety mogą być potrzebne do tego, żeby uzyskać od razu punkty. Gracz płaci 4 monety i może tym samym uzyskać 6 punktów prestiżu od razu. Oczywiście taki prestiż może uzyskać, taki trybut może uzyskać raz podczas swojej tury. Gracz oczywiście może skorzystać z akcji na murze, płacąc jedną kosteczkę dowolnego koloru. Oczywiście tu nie ma znaczenia, jeżeli takową jeszcze posiada, oczywiście w swoich zasobach. Może się przesunąć o jeden. Każdy ruch, który będzie płacił w tym wypadku, musi zapłacić dwie kosteczki. Tu kolor w tym momencie nie ma znaczenia. Jeżeli zapłaci w takim wypadku trzy kostki, to będzie wykonywał w następnej turze akcję jako pierwszy. W swojej turze gracz także może wydać dowolną liczbę kości, żeby poruszać się po torze, tym szlaku morskim. Każde takie wolne miejsce to jest jedna kostka. Gracz, jeżeli dojdzie do takiego pola, oczywiście dostarcza określony towar i zyskuje punkty, które są tutaj napisane. Jeżeli chcemy przepłynąć z Antwerpii do Lizbony, musimy zapłacić 3 kostki. Jeżeli dostarczymy wymagany towar, mamy określony towar na pierwszym niezajętym polu i w tym wypadku uzyskujemy 5 punktów, które są od razu odwzorowane na torze punktacji. Podczas swojej tury oczywiście gracz powinien wykorzystać wszystkie kości, które miał tutaj na róży wiatrów. W tym wypadku, jeżeli nie chce, nie może wykonać jakiejś akcji, po prostu oddaje te kości bez żadnej rekompensaty. Gra kończy się po 12 rundzie, wtedy podliczamy ostateczne punkty. Za każdą nieaktywowaną kartę, która została na naszej planszetce, gracze uzyskują niestety punkty ujemne, czyli w tym wypadku 2 punkty ujemne. Te punkty ujemne, które do tej pory zgromadziliśmy, oczywiście cofają naszą dotychczasową punktację na torze zdobytych już punktów. Do tego mamy karty, które punktują na koniec gry. One są tutaj oznaczone specjalnie na koniec gry. Dają określone bonusy, punkty za budynki, które mamy, czy za ewentualnie towary. Wtedy dodajemy te określone punkty. Gracze mają po 2 punkty za każdy połączony znacznik własności, czyli taki stanowiący największy obszar. W tym wypadku dla przykładu żółtym raz, 2, 3, 4, 5, 5 razy 2, czyli by dostał 10 punktów. Oczywiście wygrywa gracz, który ma najwięcej prestiżu. Jeżeli mamy remis, bo do takich sytuacji też dochodzi, wtedy wygrywa gracz, który doszedł dalej na murze, czyli w tym wypadku wygrałby biały.